Dobra, powiem wam, po co w ogóle oglądamy te całe filmy. Bo tutaj na pewno jest jakieś przesłanie, nie? I tutaj się na pewno można czegoś doszukać. Wiadomo, że nikt nie zgadnie dokładnie czego, no bo pewnie tych kurwa możliwych opcji to jest 500. Natomiast Blizzard pewnie tam ze dwie pokazał. Znaczy tak naprawdę za ten. Natomiast jeżeli ktoś lubi jakieś tam rozkminy, to może sobie to pooglądać i pokminić. No a my tutaj mamy widok z intra z Przedwiecznych Bogów. I z tego, no to jest wiadomo, że ta sama osoba, nie? I to... To można rozkminić też na parę sposobów. To nagrał film z dość prawdopodobnymi możliwościami. No tak, no prawdopodobnych możliwości jest w cholerę, nie? No i wiesz, no i co z tego? Znaczy powiem wam za chwilę coś. No, lećmy dalej. Nocy wróżbiarskim okiem dostrzegłam znak owiany mrokiem. To na przykład pokazuje jakby nową kartę, nie? Znaczy nowy rodzaj karty w ogóle. My nie mamy takiego designu karty w ogóle w Hearthstone'ie. To raz. A dwa, to co ona mówi, że coś tam dostrzegła i tak dalej. W grach karcianych było coś takiego jak reprintowanie kart. W sensie były karty w jakichś tam poprzednich dodatkach i później deweloper czy tam publisher gry te karty przedrukowywał w nowszych dodatkach. I nie wiem, czy to przypadkiem nie jest nawiązanie do tego, że z karty ze starszych dodatków będą tych najnowszych. To ma kula ze szkła. Tak, wezwanie do zła. Co ciekawych jest czasów prorokiem. Łotry, z których los dotąd drwił, spróbują złączenia swych sił. Zastanawiam mnie to z tymi łotrami, bo to jest takie dosyć wyraziste i charakterystyczne w tym filmie, ale nie mam do tego pojęcia, o jakich łotrów chodzi. Jak jest w wersji angielskiej? YouTube. Hearthstone. That's right. We be calling a team in. The masters of plotting and scheming. By this candle a gl- Co kurwa? The masters of plotting and scheming. By this candle a glowing, I surely be knowing whose gold will be once more a gleam. W ogóle nic tu nie rozumiem. Że chodzi o powrót przedwiecznych, bo teoretycznie byli łotrami. Nie. Z których los dotąd drwił, spróbują złączenia swych sił. Los dotąd drwił. Łotry, z których los dotąd drwił, spróbują złączenia swych sił. Łotry, z których los dotąd drwił, spróbują złączenia swych sił. Że to brzmi jakby jakieś małe kreatury, mało istotne, typu takie, wiecie, miniony za 1-2 many miały się połączyć, kurwa, czy coś w stylu? Blask świecy ukaże. Zatrzymać, jak jest ten błysk? Łotry, z których los dotąd drwił. No tu są maski pokazane. Ale to nie są maski Old Godów, chyba. Próbują złączenia swych sił. Blask.
Po angielsku ma to większe znaczenie, bo jest Master of Plotting and Schemes. Sk świecy ukaże. No i tutaj jest kolejna nowa... Ja nie wiem, czy to można traktować jako nową kartę? Czy bardziej chodzi o to, że to jest rewers karty, a to są jakieś przepowiednie? No gdzieś tam czytałem, że to jest niby Dalaran. Ale jak to jest kuwa Dalaran, to ja jestem księdzem. Tutaj jest świeczki kontra złoto, nie? To koboldy i katakumby trochę przypomina. W dzień przyszłych wydarzeń skarbiec znów złotem będzie lśnił. No nie wiem, fajnie to zrobili. Fajnie to zrobili, aczkolwiek co to ma znaczyć, to... Tym bardziej, że ja nie... Tym bardziej, że ja nigdy nie byłem... jakiś ten, super dobry w rozkminianiu takich rzeczy. Villains of Hearthstone Expansion, The Ores and Proof. Ha, this guy's... These guys, those... Podaruj ukochanej osobie chwilę przyjemności. This guy's toast. So the new Hearthstone expansion announcement. Czy w ogóle macie muzykę? Sorry. And it's coming up. And Blizzard has been dropping a few hints here and there about what the new theme might be. And today they just released this little promo. But what all and this one from Whispers of. It's the fortune teller from Whispers of the Old Gods, and she says she is putting together a team of plotters and schemers. There are five chairs around the table and five cards on the table. Each card seems to represent a villain from Hearthstone. The first card refers to herself, and the second card is King Togwaggle from the Kobold and Catacombs set. Since you can see his candles, his goat, and his iconic crown on the card. It looks like the bad guys of Hearthstone are putting together some kind of suicide squad. So that's it? What, we some kind of suicide squad? If you look at the fortune teller's card, it has an eye floating in the sky. And the eye could represent the Curator, who is the ruling organization on Dalaran. They're represented by an eye, and they float in the sky. Come on, guys, it all fits. Another clue that lends credibility to this theory is the adventure preview they gave. This image right here. Now, there are three big clues. Number one is the background picture, which is off the Dalaran sewers where a lot of criminals hide out. Number two is the hero used in the bottom left picture. With the knowledge that Togwaggle will be involved, we can see that the hero in the bottom left is in fact Rakanishu, the candle that hides in King Togwaggle's crown. He is most likely the mage henchman hero that you can play as for a new adventure. And number three, speaking of henchman heroes, you can see three of them for warrior, shaman, and rogue. And they all seem to be villains from the World of Warcraft universe. The Pandaren warrior could be Mr. Chu, the bodyguard of black market dealer Madame Goya, who operates in the Dalaran sewers. The Sethrak snake shaman is most likely Emperor Korthek, the evil leader of the faithless with his staff and maroon cowl. And finally, we have the Volpera fox rogue, who should be Captain Eudora, leader of the Bilge Rats pirate crew, recognizable by her eye patch, skull hat, and green feather. Not to mention that on Dalaran, there is a super prison called the Violet Hold, designed to keep powerful criminals locked up. In the recent teaser, there are screws on each side of the card back used, maybe implying some kind of, you know, high security lockdown environment. So my guess is that the supervillain team is gonna break some of their henchmen out of jail and maybe escape through the Dalaran sewers. Alright, now that you've listened to my ramblings, what do you all think? Who are the three remaining villains yet to be revealed? Rafam? Hagatha? They're calling this the Year of the Dragon, so we could very well see Nefarian make a comeback from the Blackrock Mountain adventure.
Let me know your guesses in the comments below, and when it turns out to be correct, you can come back and gloat about it. Thanks for watching, everyone. Please don't forget... To kurwa wymyślę. Jak oni dochodzą do takich wniosków? Ja pierdykam. I'm szuck. No ciekawe.